Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z nim ukłonem po raz pierwszy od dawien dawna. No i co, na początku jesteśmy w lochach Irytylu, tylko po to, żeby zebrać parę rzeczy, których jeszcze tu nie zebrałem. Dzięki właśnie kluczom strażnika więziennego. Zaraz, ja złota moneta, okej, to było totalnie niewarte mojego czasu. Dobra, dzidujemy teraz ta na sam koniec. Tutaj, bo tu będzie najszybciej trafić w tamto miejsce. Znaczy dobra, wiem, najszybciej byłoby iść stamtąd, no ale... Jak se stąd zeskoczę, to mi się nic nie stanie. Ciężkiego, żebym teraz tak fajnie sobie tego nie naciskał. Ajajaj. Przecież dobra. Jak już jestem tu, to najpierw załatwmy tę sprawę na dole. Jakby tutaj sobie zaskoczyć. Okej, tu chyba się uda. Dobra. Przeżyję? Bitch, you guessed it! Powinno być tutaj. Dokładnie. Także otwieramy. Popioły więzionego wodza. Ciekawe. O, a czy mogę też to otworzyć? Mogę. Okej, czy nawet nie musiałem walczyć, mogę to otworzyć z tej strony. Mieć taki względny spokój. O, zdychaj właśnie swojej. Zmienię sobie też strój na ten... Strój właśnie tego nadwornego czarodzieja. No po pierwsze, po raz pierwszy zobaczyć twarz bohatera od dawien dawna. No a po drugie, bo dlaczego nie? Gin. Spadnie strażnika więziennego. Przepalania się zaczęły. Dobra, i teraz szybko cofka do ogniska. Dobra, i teraz tak, czy ja chcę walczyć ze wszystkimi, czy chcę iść od razu po tą osobę? No szczerze, wydaje mi się, że nie można chyba uniknąć walki z tymi typami, więc... Okej, po prostu się pozbędę. A teraz tylko nie dać się trafić. Uff, okej, jeszcze ten. Ile mam życia teraz? Może 21 punktów życia miałem, bo to jest jakiś żart. Dobra, tam nie idziemy. I tu była ta osoba. Ale mnie interesuje... Jeszcze ten. Ale jak sobie przyjdzie, to się w lawie zabije, ten nie reaguje, więc... Okej, nieważne, nie zabiła go jednak lawa. No tak, bo ona dość szybko znika. Dobra, może lepiej nie ryzykować. Zostawmy go tam. Okej, tu jest spokój. Pięknie otwarte, chociaż nie wiem, gdzie jest kłódka niby, którą my zdejmujemy tymi kluczami. Wszelki wypadek. No i dzień dobry. Z kim mam przyjemność? Oh, there you are. I thought you'd all but forgotten me. How sweet. Good to know that a skinny little heretic can still turn heads. Bo ona nas pewnie bierze za tego strażnika. Oh, you're not one of them, are you? Accept my apologies.
for mistaking you for one of those leeches. So, what business have you here? This is a land of monstrosities. And I am no exception. Zoferuj mi pomoc. Z tego, co o niej czytałem, to ona nie jest kimś, kogo jak zaprosimy do kaplicy, to nagle zaczną ludzie umierać. A coś takiego jest chyba w Bloodborne'ie. I nie wiem, czy w którejś części, czy w jakimś Souls-like'u. Więc możemy spokojnie zaprosić do kaplicy. You're here to save me. But I'm guilty. A wretched child of the abyss. O, a tego nie wiedziałem. Is that something you can forgive? Uratuj mimo wszystko. Kurde, ej, ale to nie doczytałem, że ona jest dzieckiem otchłani. Ej, ale teraz właśnie pytanie. Czy ona jako dziecko otchłani jest nazwana, bo potrafi korzystać z magii otchłani? Czy może jest też fragmentem duszy Manusa? To jest, kurde, dobre pytanie. Oh, really? You are no ordinary man. Very well. Besides, I've grown tired of imprisonment. I am Carla. And I accept your proposal. Okej, i poleciała do kaplicy. Świetnie. No to my oczywiście jej wtórujmy. Bo nic więcej w tych lochach nie mamy do zrobienia. I dobra, ona teraz powinna być tutaj na dole i jest rzeczywiście, okej. Okay. No to tak, najpierw oddajmy zwój Orbekowi. Back again, I see. Perfect. Trzymaj i zamknij mordę z łaski swojej. Oh my. You've made quite the discovery. This is a scroll of the prodigious Big Hat Logan, a masterful sorcerer, long missed in Minheim. And now we have his scroll, right here in my very hands. I co my tu mamy? Samonaprowadzająca materia dusz, włócznia dusz. Serio? To jest wszystko? Zwój tak głęboko ukryty fabularnie, a ja go dodał mi tego dwa zaklęcia? Tylko jedno jest takie słabe. Dobra. Samonaprowadzająca materia dusz. Zaklęcie autorstwa Logana Wielkiego Kapelusza, wspaniałego czarodzieja, który porzucił dawno temu szkołę smoka. Wypuszcza poszukującą wroga materię dusz. Czar ten może stanowić podpowiedź, czego pragnął Logan. Głębsze zbadanie sprawy ujawnia jednak, że jego zainteresowanie istotami żywymi odzwierciedla naturę mroku. I włócznia dusz, zaklęcie autorstwa wielkiego kapelusza Logana, wspaniałego czarodzieja, który dawno temu porzucił szkołę smoka. Wystrzeliwuje włócznię dusz. Włócznia bardzo skutecznie penetruje cele, stanowiąc dowód wielkiego potencjału bitewnego Logana. Promise to stay safe. Okej. Okay. Ale moje pytanie brzmi... Skoro to były zwykłe czary, to kiedy zdobędę wariację kryształu? Myślałem, że akurat ten zwój da mi kryształowy odmian. Ah, there you are. As I said, I am Carla. And I'm grateful to you. Now, what shall we do? The only thing that might interest you is my sorcery. Although my dark arts are a detestable sort, that wouldn't interest you, would it? You're a wicked one, aren't you? Very well. Humans are of the dark, and you are no different. Some may avert their eyes, but the truth remains the truth. Be careful, though. Few humans are privy to this knowledge. Let it be a secret, kept between you and I. Okej, okay, ona ma jakieś te, tutaj co mamy? Klingę mroku i przyciąganie. Okej, okay. Za 15 tysięcy, kurde, to kosztowało, nieźle. Zobaczmy. Klinga mroku uderza ostrzem uformowanym z mroku człowieczeństwa.
Zakazane mroczne zaklęcie uderza uformowaną z mroku człowieczeństwa klingą. Ostrze to przekazywane z matki na córkę miało służyć zarówno obronie, jak i odebraniu życia sobie samej. Dziewczyna mogła go użyć tylko jeden, jedyny raz. Aha! O, wait! Zaraz! Ale teraz dziewczyna, że która dziedziczyła to, czyli w tym przypadku Karla, czy na przykład dowolna kobieta, która używała tego zaklęcia. Szczerze trochę wątpię, że jakbym miał żeńską postać, to mógłbym tylko raz tego użyć, bo to by było trochę chamskie. Ale jednocześnie byłoby też dość ciekawym rozwiązaniem. Zaklęcie, którego można użyć tylko raz. W całej grze. To by było niezłe. I przyciąganie. Zakazane mroczne zaklęcie przywołujące mroczną manifestację człowieczeństwa. Zdaje się, że jest to esencja zazdrości, czy też może szalonej miłości, która nieustannie póki nie dopadnie celu. Nawet jeśli podobnie jak w przypadku większości ludzkich pragnień, nie skończy się to niczym dobrym. To jest oczywiście pierwotnie zaklęcie Manusa. Więc ciekawe, skąd ona je zna. Dobra. Daj księgę piromancji. Tom piromancji Quelan na start. Oh, a pyromancy tome, have we? Quelana, Witch of Izalith. Well, this is a fascinating pyromancy. Very well. If this is your wish, I will unravel the thing the best I can. Besides, it will be nice to play master for once. Okej. Okay. A piromancję przyjmiesz, strażnika grobów? Oh, another pyromancy tome, have we? And one that resonates with the dark. Yes, well suited to me. I may be a heretical sorcerer, but you bring me nothing but pyromancies. Fiendish little lad, you. Okej, przyjęła bez tego. Bez żadnego ale. Lubię to. Znaczy wiesz, ja bym ci dał z chęcią jeszcze jakieś mroczne cuda, tylko niestety to akurat ma kto inny. There is one thing that you should know. There is a darkness within man. And I'm afraid you will peer into it. Whether the fear will spark self-reflection or a ruinous nostalgia is up to you entirely. Fear not. Your choice will bring you no scorn. There is one thing, there is a dark... To się już powtarza. Zobaczmy. Jezus, jakie drugie zaklęcia. 10, 25, 30, 40, 52,000 dusz potrzebuję. Do stay safe. Dobra, czy ja mam tyle? Zobaczmy, tu 10 tysięcy, to już mam jedno. I zobaczmy, ognisty bicz. Pierwotna piromancja nauczana przez Quelanę, córkę wiedźmy Izalitu. Smaga wrogów ognistym biczem. Zaklinacz ma naginać płomień do swojej woli, przez co jest to wyjątkowo trudny w użyciu czar. Piromancja to z jednej strony nauka o kontrolowaniu ognia, a z drugiej o tym, że kontrola taka jest wprost niemożliwa. Burza ognia. Mamy już burzę ognia chaosu, ale to będzie tak do kompletu, nie? Pierwotna piromancja pochodząca z nauk Quelany, córki wiedźmy Izalitu, otacza rzucającego licznymi kolumnami ognia, hucząca w płomieniu groza, jest równie niszczycielska co żywioł rozstrzelałej burzy. I porozumienie. Zaawansowana piromancja Quelany, córki wiedźmy Izalitu, zauracza wroga, przemieniając go czasowo w sojusznika. Płomień wabi żywe istoty, a skłonność ta leży u podstaw sztuki piromancji. No, to jest dobre na jakichś typów, ale za często z tego nie korzystałem. Tu mamy czarny płomień. Piromancja odkryta przez strażników grobów wielkiego władcy Volnira po jego upadku w otchłań. Tworzy w dłoni olbrzymi czarny płomień. Zrodzone przez otchłań czarne płomienie nie rzucają cieni. Niektórzy uważają je za nieprzeniknione ognie samego człowieczeństwa. I sfera czarnego ognia. Piromancja odkryta przez strażników grobów po upadku władcy Volnira Falkoń, miota kulą czarnego ognia. Czarny płomień zadaje obrażenia od mroku, potężnie uderzają w trafione cele. Ładnie. Don't stir up any trouble.
You're my apprentice. Don't forget. Dobra. No i super. Dużo, dużo nowych zaklęć wpadło. Z wielką chęcią je teraz przypiszę, żeby je potestować. Więc zobaczmy. Dobra, pal sobie zostawię, włócznie wyrzucę. Teraz tak, te trzy wyrzućmy. I dajmy tak, ile to zajmuje? Jedno miejsce. No, to jest dobre, bo w dwójce i w jedynce Sousu zajmowało trzy miejsca, więc to jest mi bardzo na rękę. To jest magia, okej, też jedno miejsce. Teraz tutaj, ognisty beach, to jest chyba lepiej romancję, więc jedziemy. Ognisty beach, o to zajmuje, a nie, dwa miejsca. Nie, nie, tak? Czy nie? Tak, jedno miejsce, okej. Burze ognia, no to tak tylko dla testu wam pokażę. Czarny płomień i sfera czarnego ognia. Dobra, zobaczmy. Przyciąganie, no to oczywiście wiemy jak wygląda. To jest to. Już to właśnie chyba w kartusie było, że w kartusie. W katedrze głębi już to chyba ktoś wykorzystywał. W Irytylu zresztą też. Klinga mroku wygląda. Wygląda zajebiście! Ale kurde, to nie jest takie dziabnięcie obszarowe, to jest prosto w jeden cel. Czyli jak już byłoby kilka celów, to musieliby w jednym rzędzie się ustawić. Ognisty beach. To jest to samo, co było w dwójce. Tutaj oczywiście to. Może jestem w takim miejscu ustawiony, bo jakbym trafił strażniczkę przypadkiem, to byłby problem. Tutaj czarny płomień. A, to jest zapłon. To jest większy zapłon, tylko jako czarny płomień. Największa mroczna sfera to jest to, co było właśnie. Nie wiem, że pierwotne, ale to już znamy, nie? Dobra. Teraz co? Czy ja chcę coś tu chować? Nie bardzo. Dobra, no to tak. Te dwie piromancje wyrzucamy. Tutaj mogę sobie dać, myślę, włócznie dusz. Tutaj... Dobra. Tego szpiega. Dobra, inaczej. Czekaj. To... Dobra, to wyrzuć. To zamień na... włócznie. Może być. Tutaj teraz obok. Dobra, stop. To zamień na kosę. Czy ja chcę to na coś zamienić? Nie. Ale tutaj mam jeszcze to. Właśnie, o tym bym zapomniał, bo zabrałem to w poprzednim odcinku, a nie poczytałem opisu. Gniew bogów. Pierwotna manifestacja mocy. Tworzy potężną falę uderzeniową. Gniew bogów to epicka opowieść, a sama moc stanowi zaledwie jej niekompletną namiastkę. Ta pełna pierwotnej furii legenda przyzywa falę uderzeniową, która rani również trafione cele. Okej, okay. Zobaczmy jak to wygląda. Ile to zajmuje miejsca tak w ogóle? Dwa miejsca zajmuje. Tutaj mamy piromancję, czyli tutaj... Dajemy to, no ale nie będę korzystał raczej z tego, to jest tylko tak od pokazania. A, to jest takie dupnięcie obszarowe, okej. Okay. Tylko nie... Jego wadą jest to, że to się też trochę ładuje. No i dobra, tutaj to wyrzucamy, tu mamy piromancję, a tutaj będą zaklęcia, czyli to i to. Przecież dobra, tą włócznię bym sobie wymienił. Na przykład tutaj bym sobie dał ślad za siebie chaosu. Bo to dwa miejsca zajmuje, dobra, to tutaj dajmy sobie... To też dwa miejsca? Come on! Pokos? Czy tam płomień? To jedno, dobra, to tu będzie płomień. Tu będzie czarny płomień i sfera czarnego ognia. No i tak będziemy się bujali teraz. Podróżuj do zbezczeszczonej stolicy, bo tą lokację musimy przeeksplorować. I to bardzo dokładnie. O, come on! Serio? Dobra, chlufnijmy sobie Zigbroj. Na pocieszenie. Dobra, tu nie ma innego przejścia, co nie? No nie ma, okej. Okay. Dobra. No i co, od razu aktywujmy sobie to przyciąganie, bo zaraz ten gargulec się tu powinien pojawić.
Zobaczymy, jak sobie ten mrok na nim będzie działał. No, prosto mi na łeb spadł, no. Okej, ale mocno go walnęło. Klinga. Ładnie. Czyli w sumie dwa użycia klingi powinny go zabić. Chyba, że sama klinga by go zmanszotowała, kto wie. Okej, tędy jak pójdę i zeskoczę na dół, no to się zabije jak nic. A mamy jakieś typiarzy. Tu jest jakieś przejście. Zobaczmy. Tu... No, jeszcze tego mi brakuje. Dobra, tu jest przejście, ale to jest bardziej chyba przejście na powrót do ogniska, niż zejście tam na dół. Jakiegoś koksownika pilnują, kurde. Dobra, no jedyne przejście... Znaczy jedyne, mamy to przejście, ale to już w sumie eksplorowaliśmy w poprzednim odcinku, jak szliśmy do Zygwarda. Więc zostało mi tylko to przejście, tutaj na dole. To zobaczmy, dokąd prowadzi. Dobra, dlaczego ma w pogotowie mój mieczyk wielki? Żeby komuś tam zrobić dużo kuku. Aha, okej, okay, tutaj nigdzie nie pójdę. Super. Dobra, czyli jakoś od Zygwarda muszę się dostać tam niżej. Tylko pytanie w sumie jak? No nie wiem, bo jak tutaj zeskoczę, no tu jak zeskoczę, to tym bardziej zginę, bo lecę po prostu w przepaść. Tutaj... No tutaj bym też leciał w przepaść. Tutaj... No tu na upartego może bym przeżył. Dobra, spróbujmy. Co? Czemu to mnie zepchało w przepaść? Powinienem się zatrzymać na jednym z tych. Ja nie ogarniam czasami, jak ta gra rozumie te wszystkie punkty, gdzie ja mogę zginąć, a gdzie mam iść dalej. Znaczy, wróć, gdzie mogę zginąć podczas zeskoku, a gdzie mogę iść tak po prostu. Bo to na spokojnie mógłbym zeskoczyć na dół po prostu. I tyle. Dobra, chodź tu, pan gargulec. No. Jak sobie czarny płomień z tym poradzi? Też mocno! Ej, zajebiste są te piromancje! Dwa strzały i gościu ginie na miejscu! To jest prawie one shot! I 2500 takiego gargulca mogę zdobyć. I tam coś pod spodem jeszcze jest w ogóle pod tym mostem. Ciekawe. No dobra. Czyli jednak muszę iść jakoś tędy. A nie, Boże, co ja gadam, przecież tego nie zeksplorowałem w całości, tego do Zygwarda leciałem. A tu są jeszcze przejścia jakieś boczne. Okej, okay, jest jaszczurka. Migoczący tytanit. Okej. Okay. I tu jest ten spadek. Aha, jestem przy tej... jestem w dziurze. Okej, okay, minimalnie mniejszy damage, większy damage byłby potrzebny, żeby je zabić. Zatruty klejnot. To sobie. Zobaczmy, jak sobie poradzi większa mroczna sfera z nimi. Samo. Come on! Ale to chyba wypadł z jednego. Pierścień przeklętego ukąszenia. To czy buffuje. To zwiększa odporność na klątwę, nie buffuje. Może nie ścięte głowy, że to buffowało i dawało mi full odporność na klątwę. Okej, no finalnie jestem w punkcie wyjścia tak naprawdę. Czy pójdę górą, czy pójdę dołem. Dobra, wait a minute. Czy przy tym ognisku jest jakaś drabina, która... Poza tym zejście na dół, może inaczej, nie zejść na dół. Czy ja mogę zeskoczyć z tego ogniska tam właśnie na drugą stronę? Congratulations, you played yourself. Aha, okej. Okay. Ja jestem ruchwa ślepy.
tu jest normalnie zejście. Super, nie? Tak zmarnowany czas odcinka. A przynajmniej wiem, co mam wyciąć. Dobra, zobaczmy. O, świetnie. No! Zajebiście. Masz. Specjalnie dla ciebie. Wielka strzała opiornej rzezi. Okej, okay, jakby chciał zejść tutaj na... Może nie na, tylko pod spód, to jak? Tak, żeby nie zginąć, to jest pytanie. Dusza wojaka. Tutaj po prostu ogień. Ha, tu muszę po prostu zaskoczyć tak bokiem, dobra. Okej, tutaj. Cyk. To minimalnie mnie to minęło. O, wielki łuk upiornej rzezi. Proszę, to będzie... Strzały już mam, to jeszcze łuk do kompletu. To już niestety trafiło. Ja to coś widziałem pod tym. Okej, dobra, to mi się przywidziało. Myślę, że jakiś przeciwnik tutaj będzie. Okej. Zerzewiała moneta. Idą typy. No to wypiję za walkę i let's go. Czy to są ci sami, co mogą mi obniżać zdrowie, czy to jest ktoś inny? Nie, oni normalnie walczą. Okej. To mi się akurat podoba. Ej, w ogóle jednego chyba wypchałem za ten. Tym ciosem wywaliłem typa za tego, za ten most i co tam zginął. Ciekawe. Okej. A nie, to się tam sypało coś mi z tego. Dobra, to ja sobie to powiedziałem, że to jest jakiś ten, jakiś wróg. Okej, tu jest walka. Oho, sporo spalonych trupów, to chyba ci ludzie właśnie, których zabił zbezczeszczony płomień. O, super. Ej, raz mi sobie macę, bo bym z chęcią ją przytulił. Wyzróć, przygada. Dziękuję, płomienem od gargulca. Dobra, chlubny sadam jest tusa, czemu nie? Okej, okay. Nie tutaj tylko będę. Bo czemu ja w to wchodzę? Wejdź sobie normalnie tu, jaki płon, jaki masz. Tu zaraz obok. Pochodniowy kamienny młot jednego z gargulców z bezczeszczonej stolicy. Zbezczeszczony płomień, który nigdy nie gaśnie, daje moc tej broni moc ognia. Umiejętność płomienny grad. Zakotwiczasz broń w ziemi i używasz silnego ataku, by przepuścić kilka ognistych salw z czubka młota. Okej. Okay. Nie tak, nie tak. Oburącz i tu. A, takie coś. Okej, myślę, że tutaj będzie pluło dookoła ogniem, ale nie. No też fajne. Robię sobie Eleonorę. Ona też ma taki swój specjal, który mnie leczy. O, ale faktycznie dzwonię. Okej, jest też bardzo szybka, co mi się podoba. Myślałem, że będzie coś większego. Zadzwiała moneta. Okej. Tutaj pusto, a tutaj... A tu jest to przejście, okej. Dobra, to jeszcze tak, nodaczy już testowane. Ten łuk. Wyjątkowy wielki łuk przekazywany wśród mieszkańców wschodnich krain, gdzie według legend służy do zabijania wielkich rogatych demonów. Naciągnięcie tak wielkiego łuku trochę trwa, a przez ten czas łucznik jest podatny na ciosy. Do tej broni pasują tylko wielkie, wyspecjalizowane strzały. Okej. Spoko. Tutaj nic więcej poza tym. Weźmy sobie tutaj włócznie teraz, na test. Tam mam taką fajną grupkę. Tu jest boss. Czy to naprawdę, czy cała zbezczeszczona stolica to jest tak mała lokacja? I to jest tylko tak, op, dojście do bossa?
To tyle? Może na prawo, ale w jakim sensie? A, że w takim sensie, dobra. Czołem. Jak mi uciekł, kurde, z tego. Dobra, sferę proszę. Okej, okay, nie wiem, czy on swoich właśnie tym nie zabił, no ale narzekać na to nie będę. Trzymaj. Kolejna pamiętna włócznia gargulca. Sztylet opiekunki. To jest coś nowego. Tutaj. Sztylet używany przez opiekunki ze zbezczeszczonej stolicy. Każdy udany atak przywraca nieco punktów skupienia. Mówi się, że zadawanie ran sprawiało tym kobietom przyjemność. I martwy punkt. Używana przeciw osłoniętym wrogom pozwala przełamać ich obronę atakiem od boku. Okej. Okay. Atak podobny już znamy, ale takiego opisu jeszcze nie było. A zobaczmy, jak wygląda w ogóle ten backstab takim sztyletem. Okej, okay, tak samo jak z innym mieczem. Spoko. Ale strasznie mało zyskuje tego skupienia. No ja w sumie samym tym sztyletem też atakuje szybko, więc logiczne, że zyskuje mało za każdy atak. No ale wolałbym więcej. Dobra, no to w takim razie wielki miecz błyskawic, niech wróci. Oho, dwa mimiki tutaj mamy, nieźle. Okej, okay, to się prawie udało, kurde. Prawie zabiłem dwa naraz. O, a płomień jeszcze dokończył dzieła. Dziękować, panowie, że tak się jeszcze ładnie ustawiliście. Wielka tarcza chwały i zardzewiała złota moneta. Zobaczmy tę tarczę. Wielka tarcza chwały, upiększona falistymi wzorami, stanowiąca piękne wspomnienie starodawnej chwały. To najstabilniejsza z tarcz swojego typu, ale za to spowalniająca regenerację energii. Może to z nadmiaru chwały popada się w gnuśność. I uderzenie tarczą to już znamy. Dobra, no to co? Jedna flaszka. Druga flaszka. No i kurwa, idziemy na bossa w takim razie. Bo to jest tyle, co mamy do zrobienia w tej stolicy. Najwidoczniej. Przed tobą broń i wymagane umiejętność. Okej. Okay. Przed tobą miły staruszek. W sensie ten Jorm czy kto? Bo on to raczej nie będzie za miły, jak tutaj teraz przejdziemy. Dobra. Let's go! Jest tam Jorm, kurwa. Siedzi na tronie. O, Sigvard! Czyli to jest ten miły staruszek, tak? Jorm, old friend. I, Sigvard of the Knights of Katarina, have come to uphold my promise. Let the sun shine upon this Lord of Cinder. No Jorm wygląda epicko, ale szczerze jego skóra wygląda, jakby była po prostu jednym wielkim kamieniem. Okej, okay, dobra, mijamy go. Wow, co to było przed chwilą? Dobra, to jest ta broń, rozumiem, tak? Władca burzy. Tylko burza jest w stanie powalić wielkiego drzewca. Okej, okay, czyli to jest ta broń, dobra, bierzemy to. Król burzy umiejętność. Okej, okay, dwie ręce w takim razie. Muszę zaatakować. Czekaj. Spadaj. Unik. Co jest? Au. Ej, Sigvard, dychasz jeszcze? Nie gadaj, że on zginął. Nie! Dlaczego? No kurde, chciałem, żeby przeżył!
set z Katariny cały. No, ale jak użyć tej umiejętności, kurde? Podaję to i nic się nie dzieje. Nie wiem, ja to mam namatować, czy co? O Boże, tu musiałem trzymać wystarczająco długo! O nie wierzę i przez to, że nie ogarnąłem, jak używać tego, to Sigvard teraz zginął! A proszę, jakie to jest skuteczne jeszcze na niego. O jasny gwint! Patrzcie, każdy ten cios praktycznie go wytrąca z równowagi. Ale wagi miałem tego, miałem tego. Miałem skupienia. Jezu, skupienia. Miałem staminy, żeby to użyć. Set mamy z Katariny, ale kurde, wolałbym, żeby to zbyt przeżył. Chociaż możemy go pomścić przynajmniej. Za niego dotrzymać tego słowa. Dalej nie wiem, jakie było to słowo. Co, że rozumiem, przysiągł kiedyś Jormowi, że jeśli Jorm opuści tron, to Sigvard go na niego sprowadzi, czy co? Dobra, wzajemne trafienie. Może być. Jeszcze jedno, max dwa takie trafienie powinno paść. Ale już skąd mi o tym powiedzieć nie zrobił w ogóle teraz? Dobra, jeszcze raz. Jeszcze tylko raz. I Sigvard zostanie przez nas poruszony. Szkoda, że nie mógł dożyć, kurde, tego. Nie wiem, to mi ten ogień w ogóle mi życia nie bierze. To jest ciekawe. Naładowany. Coś tak długo ładuje, to jest taki mój ból. No i co, nie mógłbym jeszcze powstrzymać z tym! Dobra, ale mamy go. Dusza Jorma i popioły władcy. Jakaś scenka. To była chyba Emma, co nie? Ta staruszka z początku. No. O kurde, jak nas cofnęło potężnie. Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be. Okej. Okay. Misę ślubów mi dała i umarła. Umieść misę przy pomniku rycerza Kata. Okej. Okay. Dobra, tu jest ognisko do Worta, nie? To szczerze bym się tam przeszedł. Znaczy, tamto bym bardziej ten. Tamto się zrespie raczej. Bo wątpię, że będzie takie proste przejście, nie? To się... Patrzcie, jak to jest duże. No to się aż prosi jakiegoś bossa, nie? A właśnie, a propos, czy to działa teraz tak normalnie? Działa! Zobaczmy, jak to działa na tych typów. Nie tak źle! Tylko właśnie minus jest taki, że to strasznie się staminę.
Jak? Fajne jest to, że przed tym czarem on się nie może, nie może się zablokować w ogóle. Bo to jakby nie... Bo to jest czar, nie? Tego się nie da tak po prostu blokować. Dobra, tam jest do Worta, więc mogę się tutaj teleportować normalnie. Ale kurde, jak mi szkoda Zygwarda teraz, nie? Bo przez to, że nie ogarnąłem, jak mam faktycznie użyć tego, tej zdolności, no to nie byłem w stanie mu kurde, pomóc w walce. Zobaczmy jeszcze tutaj. Dusza Jorma Giganta. Jorm jest potomkiem starożytnego wojownika, lecz lud, który on sam ujarzmił, poprosił go o objęcie władzy. Stał się więc dla niego zarówno ostrzem, jak i tarczą. Okej. Okay. Jeszcze... Set Zygwarda, Władca Burzy, ale to jest to samo. Ale na bank dało się go... To nie może być oskryptowane, bo nie bez powodu był drugi Władca Burzy na tym... Na arenie. Na bank dało się Zygwarda uratować. Znaczy uratować, po prostu nie dopuścić do tego, żeby zginął. I dobra, Władca Burzy. Wielki miecz o złamanej klindze, znany też jako Zabójca Olbrzymów, dzięki esencji burzy, która potrafi rzucać na kolana nawet olbrzyma. Jorm Gigant dzierżył kiedyś dwa takie. O, dwa takie, lecz jeden oddał wątpiącym w niego ludziom, a drugi pozostawił bliskiemu przyjacielowi, by oddać się przeznaczeniu Władcy Bogorzelisk. Czyli ten jeden, który my znaleźliśmy, to był od Jorma, a ten drugi... Znaczy, wróć, oba są od Jorma, ale jeden znaleźliśmy, który on sobie zostawił, czyli ludowi, ale lud tam jakby u niego zostawił to ostrze, a drugi to jest właśnie ten, który podarował Zygwardowi, czyli swojemu przyjacielowi. Jak sam też Zygward powiedział, Jormie, stary przyjacielu, przybywam, aby dopełnić danego ci słowa, czy jakoś tak. Kurde... Ale jestem ciekaw, co by się stało, nie? Gdybym zdążył go uratować, co by się stało? Dobra, duszyczki rozmnożone, to zobaczmy w takim razie, co mogę zrobić z duszy Jorma. Aha, that returned. And so... Czy on teraz powie coś nowego? Ah, nie, ciągle to samo. Transpozycja zatem. Dobra, zaklęć nie widzę nowych. Czyli jakaś broń. O, to... Dusza Jorma Giganta, wielka maczeta Jorma. To jest maczeta? Dobra, no w sumie fair enough, dla niego to jest maczeta. Wielka maczeta, którą kiedyś walczył Jorm Gigant. Jorm gromił pola bitew ze swoją wielką tarczą, lecz pewnego dnia zniknęła ona, zastąpiona modyfikacją maczety, która dopuszczała mordercze, oburęczne taktyki, dzięki którym wojownik zdobył potem swą sławę. I okrzyk wojowy to już znamy. I tu jest wielka tarcza Jorma. Wielka tarcza, jaką dawno temu nosił Jorm Gigant, zwiększa równowagę użytkownika. Jako władca Jorm rzucał na szale wszystko i bez wahania stawał do boju jako jednoosobowa gwardia. Gdy utracił osobę, którą pragnął chronić, porzucił swą tarczę. Okej. Okay. Hmm. Ale pytanie, o kim on teraz, o kim teraz jest mowa? Czy on na przykład właśnie... tym? Czy o Zygwardzie? Czy może o kimś, kogo kochał na przykład? Rose. I jeszcze popioły. Pozostawione przez Jorma Giganta. Jeśli władcy nie wrócą na trony, niech powrócą jako popioły. Samotny Jorm został władcą Pogorzelisk, by ukoić zbezczeszczony płomień, wiedząc dobrze, że ci, którzy mianują go władcą, nie są szczerzy. Okej. Okay. No to co? Kurde, prawie godzina materiału. Ja pierdzielę. Czyli teraz tak, bronie... Znaczy ogólnie mam, muszę zrobić sobie porządek. Ale właśnie, jeszcze tu jest to. Przybijająca tarcza. Dość niepowy krój okrągłej tarczy, będącej wysłanie z tej sekretaryjny. To... A to już miałem chyba kupiłem ją u tego. Łaty. No i mamy set. Okej, okay, jest lepszy od tego. A czy jest lepszy od tego? No, minimalnie jest. Dobra, to będziemy teraz się bujali w secie z Kataryny w takim razie. Niech będzie. Okej, okay, to jest wszystko to samo. Pancerz o charakterystycznym kształcie używany przez rycerstwo Kataryny ze względu na podobieństwo do cebuli często staje się obiektem kpin, co wprawia dumnych rycerzy Kataryny w furię, ponieważ w istocie to mistrzowski, opułowy, osłabiający ciosy projekt. A w sumie mam wrażenie, że już chyba czytałem ten opis, ale tak na wszelki wypadek go przeczytałem, nie?
Chyba zanim oddałem te zbroje właśnie Zigwardowi przed katedrą, to czytałem opis. No ale na wszelki wypadek jest już odczytane. Dobra, materia schować. Bicz, burza i to schować. To w sumie też mogę schować. To też. Włócznie też, bo za niedługo powinniśmy dotrzeć właśnie do zamku Lothric, a tam powinienem znaleźć te miejsce przymierza słońca i jeśli wydrobię chociaż jeden medalion gdziekolwiek, albo gdzieś go znajdę, to zdobędę właśnie lepszą wersję włóczni. No, bynajmniej mam taką nadzieję. Okej, no zsie mi to potężne ilości energii. No, ale też pewnie rekompensuje to atakami. To jest takie fajnie, że jak się zakręcę dookoła. A zobaczmy specjal. A Boże, przecież specjal to jest ten. Specjal to jest właśnie ten. Ten okrzyk bojowy. Szczerze? Szkoda, że nie mogę sobie... Nie mogę sobie zapalić tego ostrza, tak jak właśnie Jorm to zrobił. No bo zakładam, że nie mogę tego nałożyć ognia. No nie, na broni z dusz bossów niestety nie da się nakładać takich buffów. Dobra, to Nodachi czy miecz? Może niech miecz na razie będzie, ale do Nodachi też pewnie wrócę. Dobra, skrzynka w takim razie. No i schowajmy teraz te wszystkie bronie. Poza... Dobra, włócznia. A w sumie włócznia już potestowałem trochę, więc może być. Czyli Nodachi i miecz błyskawic zostają. Łuk. Mam w sumie długi łuk Mrocznego Księżyca, który... No, łącznie jest lepszy, więc łuk Farisa schowamy. Wielki łuk zabójcy smoków. To muszę sprawdzić, co będzie lepsze i to w sumie zrobię za chwilę. Tutaj zostaje to, co mam. Tarcze do schowania te wszystkie. A, czekaj, ta jedna... Chociaż dobra, ta jedna będzie na sprzedaż. Może niech ta będzie. Dobra. Teraz sety chowamy. Medalice rycerza Lothric. Tego chyba nie mam. No, dodało się nowe. Aj, strażnik więzienny akurat mam. Ale zobaczmy te jeszcze nogawice. I przeczytam od razu jako całość. Pancerz jednego z wielbionych rycerzy Lothric to lekko porysowane, ale solidny sterlowy pancerz. Rycerz ten stanowił jeden z trzech filarów i dzieli ze smokami zaszczyt służenia jako symbole Lothric. Tylko ktoś o niezłomnym rycerskim duchu ma prawo nosić taką zbroję. Okej. Okay. No, czekaj, bo jeszcze nie schowałem tego. A, jeszcze, Boże, ten pierścień też zdobyłem, też nie poczytałem opisu. Jeden z kąszących pierścieni wykutych w Karimie. Zwiększa odporność na klątwę. Zakazano już ten pierścień z właściwości pierścienia. Nie, jako tylko jeszcze z materiałem. Okej, okay, czyli dalej jest to samo, co chyba przy zatruciu. Mam popioły? A faktycznie, mam popioły więziennego wodza! Boże, zapomniałem o nich totalnie. Misa ślubów. Kielich używany w starej ceremonii pasowania rycerzy Lothric. Obecnie stanowi ona jedynie formalność. Pozostaje jednak żywa jako pusty gest. Umieć tę misę przy pomniku rycerza Kata, aby pewnie progresować dalej. I popioły więziennego wodza. Cieniste popioły wodza więzionego w katakumbach. Więziony wódz wykorzystywał swą siłę, by gromadzić rozmaite przedmioty. Zginął jednak, nie wykorzystawszy żadnego z nich. Okej. Okej. Co jest nowe? Zobaczmy. Na razie nic. Bułat chyba był. Wszystko było. O, set Karli mam, ciekawe. Okej, okay, no ale ona nie zginęła, prawda? Bo zazwyczaj jak właśnie postać ginęła, to mogłem jej set zdobyć. Okej, okay, kapelusz Wiedźmy Mroku Karli. Takie śpiczaste nakrycie głowy to znak rozpoznawczy heretyckiej czarodziejki. Mimo to Karla nigdy się z nim nie rozstawała. Okej, okay, i dalej jest to samo. I jeszcze szaty Wiedźmy Mroku Karli. Te wyjątkowo brudne, znoszone i cuchnące strzępy zdradzają trudy długiej podróży i czasu spędzonego za kratami. Nikt o zdrowych zmysłach nie pomyślałby o założeniu na siebie czegoś podobnego. Okej. Okay.
No i to tyle, kurde. Ashen One, be sure to bring more. Nie, no bo na tym jest dalej. No bo już się zląkłem, tak szczerze mówiąc. Aha, one can be gone. Okej, no czary mamy. There is one. Gadu jest to, co już było. Do stay safe. No i dobra. No to co, w takim bądź razie przyjdzie nam sprawdzić, co się dalej kryje w fabule w następnym materiale. Także co, ja się na razie przenoszę do Worta, bo tam jest najbliżej do tego miejsca. No a my widzimy się w kolejnym materiale, w którym to właśnie pokonamy pewnie kolejnego bossa, bo nie uwierzę, że tam nie ma walki z bossem. To jest za duża lokacja, żeby tam ci nic nie miało stać. No i co, ode mnie to będzie tyle. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 3. Cześć!